Energetyka wiatrowa na morzu oznacza nie tylko rozwój mocy wytwarzających energię elektryczną, ale oznacza również rozwój przemysłu, łańcucha dostaw. Jest to równie ważny wątek towarzyszący zagadnieniu uruchomienia tego sektora w Polsce. Jeżeli chodzi o moce przyłączeniowe, na poziomie polityki energetycznej Polski do 2040 roku przewidywany jest rozwój mocy o wolumenie około 11 GW. Oczywiście branża offshore wind liczy na więcej, to jest kwestia przyszłych dyskusji, debat. Natomiast te 11 GW mamy, można powiedzieć, zagwarantowane dzięki systemowi wsparcia przewidzianemu w tzw. ustawie offshore. Natomiast jeśli chodzi o rozwój przemysłu morskiej energetyki wiatrowej, to jest to zagadnienie dużo szersze, ponieważ ono nie jest bezpośrednio i ściśle powiązane z koniunkturą na rynku krajowym. Dla Orlenu inwestycje w morską energetykę wiatrową to jest zupełnie nowa gałąź biznesu, bardzo obiecująca. Jest to jeden z głównych naszych kierunków strategicznych, jeżeli chodzi właśnie o nasz rozwój do 30 roku. Korporacyjnie jest to nam bardzo potrzebne do kilku elementów. Po pierwsze, do dekarbonizacji naszych aktywów, do obniżenia śladu węglowego naszych produktów petrochemicznych, rafineryjnych. Z drugiej strony ta czysta energetyka wiatrowa na morzu jest też nam potrzebna do realizacji naszej agendy wodorowej. Mamy strategię wodorową. Chcemy dostarczać wodór zarówno na potrzeby transportu publicznego czy takiego osobowego, ale też właśnie chcemy produkować wodór na własne potrzeby, żeby używać go do dekarbonizacji na przykład naszych nawozów czy właśnie naszej produkcji petrochemicznej. Nasze sieci na dzisiaj nie są w stanie przyjąć takiej ilości, powiedzmy tej, którą mamy zaplanowaną w offshore, czy teoretycznie w atomie. My potrzebujemy inwestycji i te inwestycje muszą się zadziać bardzo szybko i musimy mieć na nie zabezpieczone środki. Samorządy czekają na te inwestycje, przede wszystkim na inwestycje wiatrowe, ponieważ z tym się wiążą konkretne finansowe korzyści dla lokalnych społeczności, a poza tym naprawdę mieszkańcy lokalnie zrozumieli, że inwestycja w odnawialne źródła energii spowoduje, że na sam koniec ten rachunek, który dostaną do domu, po prostu będzie niższy.